Sen jak miód. Kołysanki na sen dobry, zdrowy i słodki jak miód. Z kodem rabatowym Bajki jak dawniej otrzymasz 10% zniżki na zakup tego albumu. Sprawdź na ziomkowisko.pl. Za moment zabierzemy Was w świat kolejnej bajki. Jeśli uważacie, że to słuchowisko jest wartościowe, prosimy o wystawienie oceny i obserwacje. Jeśli chcecie być z nami na bieżąco, kliknijcie w dzwoneczek, a dostaniecie powiadomienie, jak tylko nowa bajka pojawi się na kanale. Ziomkowisko prezentuje Bajki jak dawniej. Słuchowisko dla dzieci. Michał Ziomek z serii Strażacki pies. Kot na drzewie. Czyta Michał Ziomek. Minął już rok, od kiedy Florek został strażackim psem. Ma swoje szczególne miejsce z legowiskiem pod ścianą, na której wiszą obrazy strażaków szczególnie zasłużonych służbie dla Ochotniczej Straży Pożarnej, do której teraz należy Florek. Moje zdjęcie też tam będzie wisiało. Będę pierwszym psem w galerii zasłużonych strażaków. Westchnął marzycielsko Florek. O tak, to mój cel, tak postanawiam, dodał entuzjastycznie pies. Dzień wcześniej jednostka brała udział w akcji ratowniczej, podczas której doszło do stłuczki dwóch samochodów. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażacy jednak musieli usunąć olej z jezdni, który wylał się ze zbiornika silnika jednego z samochodów. Ich zadaniem również było kierowanie ruchem, żeby droga mogła być w miarę możliwości przejezdna dla pozostałych samochodów. No, panowie, wczoraj wykonaliśmy dobrą robotę, ale pamiętajcie, wszystko musi być na swoim miejscu. Sprawdzajcie dwa razy każde narzędzie, czy jest sprawne i gotowe do użycia. Każdy wąż strażacki, sikawki, wszystko musi elegancko śmigać, powiedział dowódca jednostki. Tak jest, panie dowódco! Krzyknęli jak jeden chór strażacy, a Florek swoim szczekaniem tylko potwierdził, że on też pilnuje porządku w remizie. Tego dnia było dosyć pochmurno i chłodno. W tle leciała cicho muzyka. Jedni czytali gazety, drudzy rozwiązywali krzyżówki. Kierowca wozu strażackiego sprawdził ciśnienie w kołach i zamknął drzwi. W pewnym momencie podniósł się alarm. To sygnał, że coś się wydarzyło i trzeba jechać na akcję ratunkową. Cała ekipa strażacka zerwała się na równe nogi. Kierowca wskoczył prędko do kabiny wozu, uruchomił silnik i czekał na dalsze instrukcje od dowódcy. Ten, kiedy sprawdził, że wszystko jest gotowe, krzyknął: "Na wóz!" Wtedy cała ekipa zajęła miejsce w wozie. Za nimi wskoczył Florek, który towarzyszy strażakom przy każdej akcji. Kiedy ostatni strażak zajął miejsce i zostały zamknięte drzwi wozu, przodownik roty krzyknął: "Gotowe! Jedziemy na ulicę Słoneczną 36. Najszybciej będzie, jeśli zajedziemy tam od ulicy Bajkowej. Odjazd!" energicznie powiedział dowódca do kierowcy. Kierowca uruchomił koguty oraz syreny. Akcja rozpoczęta. Kiedy wóz strażacki zajechał pod konkretny adres, ekipa wiedziała, co ma robić. To kot, który wdrapał się na bardzo wysokie drzewo. Spędził tam już dzień i noc i nie chciał zejść. Na miejscu była już właścicielka kota, starsza pani, pani Bogusia, która martwiła się o swojego pupila. Ekipa po rozpoznaniu sytuacji wzięła się do akcji. Do pani Bogusi podszedł dowódca i powiedział: Szanowna pani, musi się pani odsunąć na bezpieczne miejsce.
Proszę stanąć. O, tutaj. Bardzo dobrze. My się wszystkim zajmiemy. Może być pani spokojna. Och, dziękuję, że przyjechaliście tak szybko. Mój imbirek musi być teraz taki przestraszony i głodny. Ach, jest tam już tyle czasu. Spokojnie, sprowadzimy go stamtąd. Dowódca odszedł od pani Bogusi i zawołał. Ekipa, przygotować wysięgnik. Musimy dostać się na górę, żeby ściągnąć bezpiecznie kota. Bądźcie ostrożni. Kot może być głodny, przestraszony, a nawet ranny. Florek bacznie przypatrywał się całej akcji. Nie mógł być na wysięgniku, ale obserwował wszystko z ziemi. Kiedy już strażacy dojechali do poziomu, na którym znajdował się imbir, zachęcali go do wskoczenia na deskę, którą wyciągnęli przed kota. Ten jednak nie chciał wejść i zaczął głośno miauczeć. Florek, słysząc to, krzyknął. Hej, imbir, czemu nie chcesz wskoczyć na deskę? Miau, boli mnie tylna łapa. Chyba coś jest z nią nie tak. Boję się, że zrobię jakiś nieodpowiedni ruch. Miau, i spadnę z drzewa. Florek bez chwili namysłu podbiegł do jednego ze strażaków i zaczął głośno szczekać, wymachując przy tym jedną z łap i wydając dźwięki, jakby coś go bolało. Florku, co się dzieje? Boli cię łapa? Wszystko w porządku? Kiedy Florek usłyszał, co mówi strażak, zaczął głośno szczekać, kręcić się dookoła oraz patrzeć w górę, jakby chciał powiedzieć... Ach, tak, już wiem, to nie ciebie boli łapa, ale tego kota. Jesteś genialny, piesku. Ej, chłopaki, ten kot może być ranny w łapę. Spróbujcie zbliżyć się do niego i delikatnie ściągnąć go z gałęzi, nie chwytając go za tylną łapę. Jak usłyszeli, tak zrobili. Zbliżyli się do kota i delikatnie chwycili go pod grzbiet. Zabezpieczyli chorą łapę kota i zjeżdżali już pomału na ziemię, gdzie czekała na nich już szczęśliwa pani Bogusia. Mój imbirku, mój kotku, zabiorę cię zaraz do weterynarza. Już dobrze, kochany. A wam, panowie strażacy, bardzo, bardzo dziękuję za pomoc. To dla mnie bardzo dużo znaczy. Ekipa strażacka wróciła do remizy. Szczęśliwi, że kolejna akcja zakończyła się sukcesem. Wszyscy rozeszli się do swoich spraw, a Florek położył się na legowisku pod ścianą. Na koniec dnia znowu westchnął, spoglądając na zdjęcia strażaków zasłużonych w służbie straży pożarnej. Powiedział: o tak, dziś zrobiłem kolejny mały krok, żeby być zasłużonym psem strażackim. Byleby do celu.